Nie lubię pierwszego Wiedźmina. To była fajnie pomyślana gra od strony fabularnej, ale gameplayowo było to cholerstwo toporne i męczące. Dwójka miała być inna, ale jak wyszła, to mój laptop nie miał szans jej udźwignąć, a kiedy już dorobiłem się lepszego sprzętu, no to były inne rzeczy do ogrania i jakoś nigdy nie miałem okazji się za nią porządnie zabrać. Do tego nie znam książek Sapkowskiego, nigdy w życiu nie czytałem nic z Wiedźminem i nie lubię wódki, więc generalnie wszystko przemawiało za tym, żeby się za tę grę nigdy nie zabierać i sobie ją najlepiej odpuścić. Ale powiem szczerze, że cały ten hype zrobił swoje, dobre oceny w prasie też i nawet ze sporym entuzjazmem podszedłem do trzeciej odsłony. I klnęł się na wieczny ogień, ale to była generalnie jedna z moich najlepszych decyzji w życiu, bo to jest wybitna gra, naprawdę wybitna, taka, którą będę wspominał przez długie lata, tak jak Fallouta czy Arcanum. I mówi to człowiek, który przed jej odpaleniem zapomniał, który miecz był do czego, i nie miał pojęcia, kim jest ta czarnowłosa dupeczka w początkowych scenach. No i skąd ona się tutaj wzięła? Bo przecież Geralt wolał tę rudą, prawda? Wierzcie mi, ta totalna ignorancja, zarówno jeśli chodzi o świat wykreowany przez Sapkowskiego, jak i ten zaadaptowany przez poprzednie odsłony tej serii, wcale nie przeszkadza się w cieszeniu dzikim gonem, wręcz przeciwnie. To wszystko poznawane na nowo jest jeszcze bardziej fascynujące. A trzeba już na samym wstępie powiedzieć, że jest to ogromna gra. Kurwsko ogromna, ja pierdolę, że się tak kwieciście wyrażam, zresztą trochę w duchu tego tytułu. I nie mam tu na myśli rozległości terenu, jaki przyjdzie nam przemierzać w skórze siwowłosego Wiedźmina, choć ten też robi wrażenie, teren nie Wiedźmin, ale to raczej jak obficie zapełniono go wartościową treścią. Wiecie, z grami z otwartym światem jest ten problem, że one albo mają gówniany główny wątek i cały fan polega na szwendaniu się po świecie bez celu, albo wręcz przeciwnie i główna oś fabularna jest sensowna i całkiem niezła, natomiast cała reszta to sidequesty, które są tak do bólu powtarzalne, że aż nie chce ci się ich robić. Tutaj fabuła jest wciągająca i wielowątkowa, a sidequesty dzielą się na długie i rozbudowane minikampanie, jak i powtarzające się zadania, na przykład zlecenia wiedźmińskie, które choć przebiegają według podobnego schematu, to ani na moment nie nudzą, bo autorzy zadbali o to, byśmy za każdym razem dostawali jakiś background, kim są te postacie, co się stało itd. Każda mała misja, nawet najmniejsza, jest mniejszą czy większą opowieścią z właściwym sobie ciężarem. To jest wszystko tak dopracowane i tak dopieszczone, że generalnie nie miałem pojęcia, że tak się da. Mało tego, z czasem okaże się, że jakieś pierdołowate zadania z początku z czasem mogą wpływać na inne. Spotkasz postaci, którym gdzieś na początku gry pomogłeś, albo będziesz musiał odpowiedzieć za jakąś głupotę, o której już praktycznie zapomniałeś. No kosmos. To wszystko sprawia, że grasz w tego Wiedźmina 2 albo 3 tygodnie, a i tak masz jeszcze połowę gry przed sobą. I to nie jakieś tam znajdzie, które mają ci zająć czas i zrobić z ciebie debila gojącego za kolejnym piórkiem czy ch**ie czym, ale satysfakcjonujących pełnoprawnych misji, zleceń i rzeczy do odkrycia. Powiem wam całkiem szczerze, że sam jeszcze nie skończyłem tej gry. No po prostu nie dałem rady, bo jest tak duża, że musiałbym chyba robić jakiś speedrun, a to szczerze powiedziawszy nie mam ochoty, no bo nie chcę, żeby to się za szybko skończyło. I tak musiałem iść na kompromis i zrezygnować na przykład z ganiania za custom-made wiedźmińską zbroją, no bo w to miejsce wolałem posunąć się dalej w historii. Uznałem jednak, że widziałem już tyle gry, że no chyba umrę, jeśli się wreszcie tymi swoimi zachwytami z wami nie podzielę. Poza tym wreszcie teraz będę mógł grać sobie bez presji i wymaksować całą mapkę. Także siak, nie traktujcie tego materiału jako pełnoprawną recenzję, raczej taki zapis moich wrażeń, które tłumiłem w sobie przez te długie godziny, czy też raczej dni grania. Jeśli po ukończeniu gry, a w sumie gdy montuję ten materiał, to już tak dużo mi nie zostało znowu, będę miał jeszcze coś do dodania, albo nie wiem, zmienię zdanie na temat jakiegoś elementu, to na pewno nagram o tym osobny materiał, także możemy się mówić w ten sposób. Tymczasem wróćmy do tematu gry. Kocham w niej przede wszystkim swobodę. To, że możesz robić, co ci się podoba w grze open world, to akurat żadna nowość, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że możesz to robić w stylu, w jakim lubisz. Możesz wziąć łatwy poziom trudności i cieszyć się fabułą, albo któryś z trudniejszych i mieć wyzwanie przy okazji każdego pojedynku, musząc dokładnie planować swoje ruchy i przygotowywać się do walki, czytając bestiariusz i aplikując odpowiednie oleje i mikstury. Czy lubisz się nagimnastykować i namęczyć, czy po prostu pomachać mieczem dla odprężenia, znajdziesz coś tutaj dla siebie. Zadań jest tak dużo, że naprawdę jest w czym wybierać. I w sumie nawet nie trzeba ich robić wszystkich. W sumie tacy pedanci jak ja, którzy lubią czyścić mapę ze wszystkiego, znajdą tutaj pewną wadę, bo robiąc wszystkie questy jeden po drugim, postać nam leveluje w którymś momencie naprawdę szybko i zaraz może się okazać, że choć na początku było trochę pod górkę, tak po paru godzinach grania rozgrywka robi się zwyczajnie zbyt łatwa. To ma pewien związek z bardzo fajną, skądinąd decyzją twórców, by punkty doświadczenia dawały nam głównie wykonane zadania, a nie ubici przeciwnicy. Zapobiega to grindowaniu i dopinguje do podejmowania się kolejnych misji i poznawania tych cudownych historii i historyjek, jakie rysują przed nami questy.
I choć uważam, że Witcher 3 to świetna gra, jeśli chodzi o gameplay i czysta przyjemność z przemierzania tych połaci terenu na koniu, siekania potworów, czy siedzenia w menusach, menu craftingu, czy ekwipunku, co jest miłą odmianą pojedynce, która była pod tym względem tak fatalna, że śni mi się po nocach do dziś, to i tak siłą Wiedźmina 3 jest oczywiście scenariusz. Pięknie zarysowana sytuacja polityczna, bohaterowie, ich dialogi, to jest po prostu wybitna robota. Naprawdę zżyłem się z tymi postaciami, nie chciałem, by cokolwiek złego im się przytrafiło. I gdy jedna z postaci pobocznych, która nawet nie jest jakoś specjalnie ważna dla głównej fabuły, ani wcale nie była specjalnie pozytywna, skończyła dość marnie, no to miałem k***a doła. No dramat, no dorosły człowiek przejął się losem wirtualnej postaci stworzonej z poligonów pokrytych teksturami. No i głosu aktora, który swoją drogą wykonał mistrzowską robotę, jak i reszta uczestniczących w nagraniach polskiej wersji językowej. Genialnie się słucha Geralta, Triss czy byle wiśniaków spotykanych po drodze. Niesamowita robota, naprawdę. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wieź, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wieźmi istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. No i tradycyjnie, co jest zresztą znakiem rozpoznawczym całej serii, świat Wiedźmina nie jest czarny lub biały, co oznacza, że podczas gry będziesz musiał dokonywać wielu wyborów i żaden z nich nie będzie po prostu dobry lub zły. Często staniesz przed prawdziwymi dylematami, albo wręcz przeciwnie, podejmiesz jedyną słuszną w swoim mniemaniu decyzję, która jednak potem okaże się być jednym wielkim strzałem w stopę i prowadzić do masy złych rzeczy. Parę razy naprawdę miałem kaca moralnego, na przykład zabijając człowieka, który na moment przed śmiercią krzyczał, że ma żonę i dzieci, a musiałem to zrobić, by wykonać zadanie. A potem jeszcze okazało się, że to wszystko było na próżno. No Jezus Maria, co za gra? Słuchajcie, to jest po prostu nowa jakość, jeśli chodzi o poziom dopracowania swojego produktu. Odpalacie tę grę i wiecie, że nie jest to jakiś tam wydany w rok na kolanie sequel z jednym dupnym featurem, którego i tak nikt nie chciał. Tutaj, jeśli chodzi o koncept czy reżyserię, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Wyobrażacie sobie iść w jakiejś grze do baru i wysłuchać tam prawdziwego występu Bartki śpiewającej piękną swoją drogą piosenkę? To ktoś to musiał napisać, nagrać, zaśpiewać, zaranżować, wyprodukować, zanimować i wszystko po to, żebyśmy po prostu obejrzeli sobie ładną cutscenkę. Ponownie, ja nawet nie wiedziałem, że tak można, że to się komukolwiek opłaca. Dorzućcie do tego pięknie zróżnicowane zadania, skrzące się ciętymi ripostami, rubasznymi dowcipami i masą mięsistych bluzgów dialogi, których aż chciało się słuchać i wychodzi nam tytuł, od którego po prostu nie można się oderwać. I nawet nie dlatego, że tak fajnie się gra, ale dlatego, że ten świat jest taki z duszą, z charakterem. Nie masz wrażenia, że to tylko jakiś zbiór skryptów udających żywy świat. Do tego mamy jeszcze ten niepowtarzalny słowiański klimat. I słuchajcie, ja nigdy nie byłem jakimś entuzjastą słowiańskiej kultury, no bo jako dzieciak wychowałem się bardziej na tych anglosaskich wierzeniach, potworach i tak dalej, wiecie. Hollywood, Harry Potter i tak dalej, zrobiły swoje. Ale tutaj jest to po prostu tak pięknie wplecione, że aż chce mi się poszerzyć wiedzę o wierzeniach i kulturze naszych przodków. I pomyśleć teraz, że ta gra poszła w świat i zachwyca ludzi z różnych kontynentów, no trudno mi wyobrazić sobie lepszą promocję słowiańskiej, czy nawet polskiej kultury niż ten tytuł. To tak jakby nie wpływa na moją ocenę, ale na pewno stanowi wartość dodaną. Szczególnie, że też dla przeciętnego gracza jest to miła odmiana uganiać się za południcą czy biesem, zamiast typową fantastyczną fauną, która jest obecna wszędzie. Swoją drogą, mimo braku styczności z prozą Sapkowskiego, czy też nikłą wiedzą o poprzednich grach, i tak czułem się w świecie tej gry jak u siebie. W końcu używający głównie broni białej i rzucający proste zaklęcia Geralt jest jak taki samotny, szary rycerz Jedi, no bo kto inny mógłby używać mind tricków Jedi do przekonania rozmówcy do swojej racji? Z kolei cały świat generalnie z tą nieukrywaną niechęcią do nieludzi, innych gatunków, wszelkiej maści odmieńców, czarodziejów itd. strasznie przypomina mi uniwersum X-Men. Zresztą jak wjedziecie do Nowigradu po raz pierwszy, to od razu załapiecie klimat, jeśli kojarzycie komiksy czy filmy z mutantami. Swoją drogą, biorąc pod uwagę, jak mocno zaznaczono cały ten motyw dyskryminacji i jak ważnym on jest elementem kreacji tego świata, to nie mogę wyjść z podziwu, że znaleźli się ludzie, którzy twierdzą, że autorzy promują mizoginię albo rasizm, no po prostu idiotyzm nie do opisania. Naprawdę spisali się też odpowiadający za oprawę audiowizualną. Projekty postaci czy lokacji to ponownie genialna robota, a jakość grafiki na PlayStation 4 jest generalnie całkiem okej. Wiadomo, tyłka nie urywa w porównaniu z takim The Order ze względu na ogrom tego świata, ale czasami, nie powiem, zdarzyło mi się zadumać nad jakimś ładnym widoczkiem. Nie takim widoczkiem, takim widoczkiem.
każdym razie wy pewnie tego nie widzicie, bo jak zwykle YouTube pewnie zmasakrował gameplay, ale nie mam na co tutaj narzekać. A jeszcze lepiej jest przy okazji muzyki. Ta jest jednym z najlepszych elementów tego tytułu. Pięknie tworzy atmosferę lokacji, zagrzewa do walki kiedy trzeba, pozwala poczuć klimat przemierzania wiejskich czy miejskich terenów. No klasa. Dobra, wiecie coś najlepsze? Że Dziki Gon to wcale nie jest gra bez wad i mało tego, no ma ich całkiem sporo i część z nich jest naprawdę upierdliwa. Tyle, że jest to taki tytuł, że mimo tych niedociągnięć i tak uważam go za naprawdę wyjątkowe doświadczenie, zasługujące na najwyższe oceny. No ale by sprawiedliwości stało się zadość, opowiem wam o tym, co mnie uwierało w tej grze. Przede wszystkim problemy techniczne. Po pierwsze bugi. Jest ich masa. Albo to ja miałem pecha, ale bardzo często pojawiały się jakieś glitche, inne rzeczy, zazwyczaj nieutrudniające rozgrywki, ale powiem szczerze, że jeśli mamy do czynienia z grą, która tak genialnie tworzy iluzję realnego, żyjącego świata, to wszelkie, nawet najmniejsze niedoróbki odczuwa się dużo bardziej boleśnie, bo zwyczajnie wybijają cię z tej iluzji z większym impetem. Taki przykład, o którym pisałem jakiś czas temu na Facebooku. Moi przeciwnicy z jakiegoś powodu ograniczani są przez niewidzialną barierę, wobec czego nie są w stanie nic zrobić poza byciem przysmażonym i dziurawionym strzałami na wylot. Nawet nie jest bug, to chyba jest świadomy zabieg, by przeciwnicy byli ograniczeni do jakiegoś tam terenu wokół rzeczy, którą bronią. W praktyce w każdym razie wygląda to strasznie. Szczytem wszystkiego był jednak pojedynek z jednym z bossów, gdzie moja kompanka zaczęła go atakować błyskawicami tak zawzięcie, że przeciwnik utknął gdzieś w rogu i nie był w stanie opuścić tego miejsca, przez co byłem tutaj zupełnie bezużyteczny i równie dobrze mogłem stać i czekać, aż typ całkiem wykituje, dostając na klatę kolejne elektryczne pociski. No cóż, generalnie takich większych i mniejszych bugów było sporo i co prawda można usprawiedliwiać twórców, że przy takiej skali tej gry trudno o ich brak, ale cóż, z perspektywy gracza zdecydowanie zbyt często gra przypominała mi w ten sposób, że no jest tylko grą. Nigdy się nie nauczycie. Po drugie, sterowanie mogłoby być lepsze. Geralt reaguje na komendy z małym opóźnieniem, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Dramat zaczyna się jak wsiadamy na koń. No dobra, może nie dramat, ale prowadzi się tego wierzchowca dziwnie. Przygotujcie się na obijanie wszystkiego po drodze, niewyrabianie na zakrętach, zatrzymywanie się tam gdzie nie chcecie i tak dalej. Do tego mechanika nurkowania i pływania pod wodą jest wyjątkowo nieintuicyjna i wymaga poprawy. Do tego wszędzie k***a stoją te k***ane świece. Jak próbujesz cokolwiek zrobić, to zawsze zapalasz albo gasisz tę paną świeczkę, no kto to k***a postawił? Po trzecie, optymalizacja. Gra niestety dość często traci płynność, co jest szczególnie rozczarowujące, no bo mówimy tutaj o wersji na konsolę, która powinna przecież siłą rzeczy chodzić bez zaciachów, prawda? Gra zwalnia głównie, gdy mamy deszcz i dużo przeciwników na ekranie. Konsola kiepsko radziła sobie szczególnie podczas misji dziejących się na moczarach, ale i okazjonalnie zdarza jej się zgubić parę klatek w całkiem różnych lokacjach, czasami po prostu nie ma zasady. I znowu, nie przeszkadza to w grze, może wzraz utrudniło mi to wyprowadzenie czystego ciosu, no ale bywa irytujące i ponownie wybija z rytmu. No i długi czas ładowania też dawał się we znaki. Tylko, że to już i tak nie ma znaczenia, kiedy już wsiąkniemy w ten świat, zagłębimy się w historię, zapoznamy się z jego bohaterami. Poza tym, kto wie, może część błędów zostanie załatana. CD Projekt Red pewnie ma to na uwadze. To są w ogóle złote chłopaki, jeden z niewielu deweloperów gier, jeśli nie jedyny, którego działania są tak przyjazne graczom, że zwyczajnie trzeba ich wspierać, na przykład kupując ich produkt. No bo kto inny, wydając swój wielki hit do standardowej, podstawowej edycji gry, która stoi w każdym większym sklepie z mediami czy elektroniką, dołącza ścieżkę dźwiękową, książkową instrukcję, opis świata, papierową mapę, naklejki itd. Cóż, tak jak działania dewelopera są wzorem dla innych producentów, tak ich najnowsza gra zamiata całą konkurencję i nie tylko lekką ręką zdobywa tytuł najlepszego RPGa od... naprawdę dawna, ale jest od teraz punktem odniesienia dla wszelkich aspirujących do tego miana wysokobudżetowych tytułów. Wiedźmin 3 Dziki Gon przede wszystkim ma charakter. To gra charakterystyczna, wyrazista, która jednocześnie potrafi brać przykład z innych lub modyfikować pomysły z poprzednich odsłon tak, by stały się przystępne i pomagały w przyjemnej rozgrywce, jak uproszczona medytacja czy szybka podróż. Ale przede wszystkim jest czymś nowym, świeżym, zupełnie innym od konkurencji. To gra, która po prostu przeszła lub za moment przejdzie do historii i o której będziemy pamiętać jeszcze długi, długi czas. Jeszcze raz, to jest wybitny tytuł, musisz w nim zagrać, po prostu nie ma dyskusji, bo to jest chyba najlepsze, co są w stanie zaoferować gry wideo na dzień dzisiejszy. Także ja wracam do grania, dziękuję wam za uwagę, pa pa. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu.